który będzie kompleksowo konsultowany z mieszkańcami. Przyjazny urząd, bo w XXI wieku większość spraw możemy już załatwić przez internet. Uruchomimy w najbliższej kadencji aplikację SOS, umożliwiającą mieszkańcom zgłoszenie problemu za pomocą telefonu. Będziemy regularnie prowadzić spotkania z mieszkańcami w formie wizji lokalnych na koszalińskich osiedlach. Zwiększymy udział mieszkańców w planowaniu przestrzeni publicznej. Drugi filar to, co dla wszystkich najważniejsze, to gwarancja rozwoju. Rozbudujemy park technologiczny, stworzymy dobre warunki dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i startupów. Prowadzimy na koszalińskim rynek branżę IT i sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Uzbroimy kolejne tereny w strefie ekonomicznej. Powstaną nowe fabryki, nowe miejsca pracy. Ożywimy jezioro Janno, nadamy rozpędu rozwojowi miasta ku morzu. Zbudujemy nowoczesną marinę i postawimy na turystykę żeglarską. I to, co jest dla wszystkich mieszkańców Koszalina najważniejsze. Życie wróci do centrum. Prowadzimy kompleksowy plan rewitalizacji Śródmieścia. Zbudujemy targowisko, zagospodarujemy tereny po Manhattanie, ograniczymy ruch samochodów, wybudujemy wielopoziomowy parking i wprowadzimy system zachęt dla przedsiębiorców prowadzących rzemiosło i gastronomię w Śródmieściu. Stworzymy koncepcję i przystąpimy do przebudowy stadionu Gwardii.